Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym materiale, w kolejnym opracowaniu, które tutaj dla Was przygotowałem, a jest to odpowiedź na Wasze prośby, ponieważ w ostatniej ankiecie wybraliście przede wszystkim, żebyśmy skupili się na prognozach długoterminowych, które zostały wydane przez IMGW. To też. Czy nie. Ale najpierw przenieśmy się z Polski do Litwy, w okolice Kłajpedy. Tam, podczas bardzo silnych opadów deszczu, wezbrały lokalne rzeki, a jeszcze w dodatku wiatr wiejący z zachodu i z południowego zachodu w kierunku północno-wschodnim, spowodował, że woda dostała się na ląd i tam wystąpiły powodzie. Szyłokarczma, tamte okolice sytuacja jest tam dosyć niebezpieczna. Drewerna, Kinty. Przejrzymy zaraz materiały, które publikują Litwini. Osoby, które tam się udają. Na Litwie nadal panują dosyć groźne warunki związane z silnymi porywami wiatru. Przede wszystkim właśnie w okolicach Kłajpedy, ale też i Mariampola. I tutaj ten wiatr może wiać dosyć mocno w kolejnych godzinach. A jest to dosyć istotne, ponieważ zobaczcie, co się tam dzieje. Tu są okolice Kłajpedy. Woda zalega na polach, zalewa drogi. Sytuacja tam jest dosyć niebezpieczna. Tu są właśnie okolice e, dystryktu. Trudno powiedzieć, co oni tam mają obwodu, ale generalnie chodzi tutaj o tereny niedaleko miasta Kłajpeda. Dajcie znać w komentarzu, czy wy byście pojechali przez taką wodę. Powiem szczerze, że ja nie lubię, generalnie, jak widzę coś takiego, to średnio mi się to podoba. I tutaj jechanie samochodem, który no, jest zwykłym autem z niskim zawieszeniem, to jest bardzo, ale to bardzo zły pomysł. Ale zobaczcie, woda stoi. O obu stronach tej drogi. Generalnie e, sytuacja, tak jak wspominałem, tam jest dosyć niebezpieczna, kilka rodzin zostało ewakuowanych ja kojarzę tą drogę, bo ja jechałem tą drogę, tą drogą jak byłem tutaj z Martą, Nie, ale no powiem wam szczerze, niezbyt ciekawa sytuacja. E, jak zobaczymy, Tutaj również okolice kłajpedy. Roz, rozlewiska są dosyć duże. Tutaj też przebiega jedna z dróg, która jest praktycznie zalana całkowicie. I tu raz jeszcze widok z drona na drogę, którą również jest zalana całkowicie. No sytuacja nie jest tam niestety za ciekawa. W Polsce natomiast ta sytuacja powolutku zaczyna się stabilizować. Już te południowe dorzecza rzek tu już stan wraca do stanu średniego po części wysokiego. Najtrudniejsza sytuacja nadal panuje w województwie lubuskim i w województwie dolnośląskim. Tam niektóre odcinki szczególnie Odry i innych tutaj rzek w tym obszarze mają stan Powyżej alarmu, ale powolutku ta sytuacja zaczyna się stabilizować. Co w kolejnych dniach? Ano, w kolejnych dniach widać powolne ochłodzenie. O tym wspominałem w materiale dotyczącym wiru polarnego, że ten wir troszeczkę nam osłabnie na początku stycznia, i generalnie widzimy od około 4-5 stycznia te temperatury, które będą spadały. Poniżej zera. Model GFS dla Warszawy widzi spadek temperatur około 6 bądź 7 stycznia. I ten spadek byłby całkiem, całkiem 4-5 stopni poniżej zera tak wygląda Warszawa. Zobaczmy jak wyglądają suwałki. Oczywiście suwałki są biegunem zimna i tutaj zdecydowanie te temperatury są niższe i to ochłodzenie przyjdzie wcześniej, bo ono już powinno przyjść 5 stycznia. Przepraszam, natomiast, natomiast tu już ewentualne ochłodzenie będzie silniejsze. No i będzie osiągało minus 5 do minus 6 stopni Celsjusza. Widzimy również opady. Opady 30, opady Pierwszego, trzeciego i piątego być może będą to również opady śniegu, o czym będę wspominał na live i w prognozie pogody i w oddzielnych materiałach. Wrocław, czyli takie miejsce, gdzie jest najcieplej, powinno być w Polsce, czyli ten biegun ciepła, faktycznie tym biegunem będzie, ponieważ tam te temperatury mocniej spadną około do poniżej zera, około 9 dopiero i to będą takie spadki naprawdę nieduże. Minus 1 do minus 2 stopni Celsjusza i ta temperatura w będzie rosła powyżej zera więc tutaj za bardzo nie spodziewałbym się mocnych spadków, ba i opadów tutaj powinno być mniej. No i przechodzimy do punktu dzisiejszego, czyli do prognoz długoterminowych. Na początku ECMWF, EPS, wyliczenia z 27 grudnia. No i co my tu widzimy? Widzimy przede wszystkim pierwszy tydzień, pierwszy tydzień 2020 czwartego roku temperatury z anomalią powyżej zera względem lat 1991 i 2020 ja już nie będę posługiwał się tym skrótem tylko po prostu będę mówił rzędzie anomalia. No i widzimy, że od 1 do 7, szczególnie w Polsce Wschodniej, anomalia dodatnia oznacza to tyle, że temperatury będą prawie w całym kraju powyżej zera, ale już tydzień drugi, od 8 do 14, widzimy anomalię ujemną, zdecydowanie najmocniejszą w Polsce Południowo-Zachodniej. Tam od minus 2 do minus 3 stopni Celsjusza, a więc potwierdza... Model ECMWFPS potwierdza wyliczenia modelu GFS, że te spadki temperatur po ósmym się pojawią i te temperatury będą delikatnie poniżej zera. Tydzień trzeci, czyli od 15 do 21 stycznia, te, ta anomalia nadal ujemna, więc te temperatury mogą spadać poniżej zera. Natomiast na wiele raczej tutaj bym nie liczył, ale już od 22 stycznia do początku lutego anomalie mamy. Typowo dodatnią. Szczególnie tutaj dobrze widać w tygodniu czwartym, gdzie mamy prawie 3 stopnie Celsjusza różnicy w anomalii dla Podkarpacia. Nie? No i jeszcze tutaj, oczywiście, maja kamera zasłania, więc tutaj, tydzień piąty, nadal anomalia dodatnia, w, 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 szczególnie w Polsce Południowo-Wschodniej. Średnia temperatura maksymalna w pierwszym tygodniu stycznia, przede wszystkim dodatnia, i przede wszystkim dodatnia w Polsce południowej, tam nawet 3 stopnie Celsjusza minus 1 w Zakopanem. Drugi tydzień, drugi tydzień to już będą temperatury raczej ujemne w Polsce południowej, w Polsce wschodniej i centralnej, na zachodzie bliskie 0. To znów nam pokazuje, że temperatury mogą być w przyszłym tygodniu ujemne i wydaje się, że takie zaczną być i potem w kolejnym. Od do 21 jedynie na wschodzie temperatury mogą być ujemne, a od 22 już temperatury dodatnie, przy czym w piątym tygodniu, czyli pod koniec stycznia 3 do 4 stopni Celsjusza. Na jakąś taką konkretną zimę nie mamy co liczyć. Średnia temperatura powietrza w pierwszym tygodniu do 7 dodatnia jedynie w Suwałkach i w Zakopanem ujemna. W drugim tygodniu temperatury ujemne w całej Polsce. Jeszcze Suwałki, zakopane minus 5 do minus 8 stopni Celsjusza, więc całkiem ładnie. Tydzień trzeci to nadal te temperatury dosyć ujemne. Dosyć to, co ja mówię, przy minus 2 stopni Celsjusza, jakby było minus 10, no ale mamy to, co mamy. Od minus 1 do minus 4 stopni Celsjusza, przy czym minus 4 stopnie właśnie w zakopanym tydzień czwarty i tydzień piąty to już będą temperatury dodatnie w Polsce Zachodniej. Natomiast ujemne być może w Polsce wschodniej. Średnia temperatura minimalna, czyli taka, która jest oczekiwana uśredniona, ale oczekiwana jako takie minimum, no to pierwszy tydzień od minus 1 do minus 2 stopni Celsjusza nad morzem 1 stopni Celsjusza. Drugi tydzień, czyli od 8 do 14, te temperatury powinny być najniższe. Tam minus 10 zakopane, minus 5 do minus 6. Polska wschodnia centralna, Polska zachodnia i północno-zachodnia minus 2 stopnie Celsjusza. Tydzień trzeci od minus 8 i minus 6 odpowiednio w zakopane w suwałkach do minus 4, minus 5 w Polsce wschodniej i centralnej oraz w Polsce zachodniej minus 2 stopnie Celsjusza. Tydzień czwarty i tydzień piąty to już temperatury nadal ujemne, mogą się pojawić ale już ten mróz powinien być zdecydowanie słabszy no i tutaj bardzo, bardzo ważna rzecz, jeszcze na koniec prawdopodobieństwo w procentach wystąpienia temperatury minimalnej poniżej 0 stopnia Celsjusza przypominam, że każdą z tych map my musimy z resztą map zestawić i wyciągnąć pewne wnioski, nie możemy tego używać jako 1 do 1 bo to nie do końca się sprawdzi Zobaczmy na te prawdopodobieństwo wystąpienia temperatury minimalnej poniżej 0 stopni Celsjusza i o ile w pierwszym tygodniu te prawdopodobieństwo kształtuje się od 44 do 82%, o tyle w drugim tygodniu to już jest od 68 do 93%. Trzeci tydzień to jest od 62 do 87%, czwarty tydzień to od 55 do 87% i piąty tydzień. Od 53 do 76 bądź 80%. Jakie wnioski możemy z tego wyciągnąć? Najchłodniejszy będzie tydzień drugi, czyli od 8 do 14 stycznia. We wcześniejszych tutaj wyliczeniach pokazywałem Wam, że właśnie ten tydzień będzie chłodny. Kolejny tydzień powinien być delikatnie cieplejszy od tygodnia drugiego, ale nadal chłodniejszy od tygodnia pierwszego, a potem już ten, ten Temperatury będą wzrastały i szansa na mróz jest zdecydowanie największa właśnie od 8 do 14 stycznia w całym prawie kraju, od 15 do 21 stycznia przede wszystkim w Polsce południowej, wschodniej i centralnej, a po 21 stycznia przede wszystkim w Polsce wschodniej i na krańcach południowych. Przejdźmy teraz do kolejnych map. Tym razem skupimy się na mapach CMM z Centrum Modelowania Meteorologicznego. No i zobaczmy czy styczeń, luty, marzec, kwiecień, czy temperatury oraz sumy opadów będą w normie z lat 91-2020, czy jednak poniżej bądź powyżej. No i na tą chwilę styczeń 2024 opady wyglądają na to, że będą powyżej normy, więc będzie to mokry miesiąc, ale temperatury w całym kraju powinny być w normie. Luty... Bardzo podobnie, więc znów opady powyżej normy, a temperatury w normie. Marzec, tu już temperatury na tą chwilę wygląda, że będą powyżej normy i opady również będą powyżej normy, więc miesiąc może być mokry. I kwiecień, tutaj temperatury poniżej normy i suma opadów powyżej normy, czyli znów miesiąc mokry. Ja do tego zawsze podchodzę z dosyć dużym dystansem. Wszystko zależy od wielu czynników, między innymi od tego, czy wir polarny nam się rozpadnie w styczniu, czy w lutym. To jest no, jeszcze zagadka, i tutaj no, też do tego trzeba podchodzić bardzo, bardzo delikatnie. Ale oczywiście chcieliście, to wam to mówię, tym bardziej, że to jest prognoza długoterminowa, więc warto na nią zerknąć. No i przejdźmy jeszcze do modelu. CFS E3, wyliczenie z 27 grudnia 2023. Norma to jest średnia z lat 1991 do 2020. I widzimy styczeń, luty, marzec, kwiecień. No i przede wszystkim styczeń. Jest, no, jest tutaj anomalia średniej temperatury dodatnia i to przede wszystkim w Polsce centralnej i wschodniej, gdzie tutaj zawsze te temperatury były najniższe, tak teraz wcale takie niskie nie są. W lutym również anomalia dodatnia, przede wszystkim w Polsce południowej, centralnej, wschodniej, Naj, najmniejsza ta anomalia rzędu do 1 stopnia Celsjusza w Polsce północno-zachodniej, marzec. I kwiecień również stoją pod znakiem anomalii dodatniej i przede wszystkim to jest Polska Południowa oraz Centralna, tam od 1 do 2 stopni na plusie w anomalii. Jeśli chodzi o sumy opadowe, to tu mamy dosyć podobną zgodność do tych poprzednich map, a więc i w styczniu, i w lutym. I w kwietniu widzimy anomalię dodatnią sumy opadów względem lat 91-2020. No i największa anomalia tutaj od 5 do 10 mm w styczniu dla Polski Zachodniej, Centralnej, Północnej i Północno-Zachodniej. W lutym od 10 do 20 mm w Polsce Wschodniej, Centralnej. Mniejsza anomalia ale nadal dodatnia w Polsce Zachodniej. W mar marcu tu, według tego modelu CFS, w marcu będzie dla Polski w normie. Kwiecień natomiast będzie tutaj dla Polski po części w anomalii od 5 do 10 mm. W styczniu, w styczniu widzimy, że bardzo duża anomalia będzie w, na Półwyspie Iberyjskim na Bałkanach, w lutym również na Bałkanach i w marcu również na Bałkanach. To może rodzić przypuszczenia, że tam, jeżeli to by miało miejsca, mogą znów występować jakieś powodzie anomalia średniej temperatury powierzchni morza tutaj widzimy przede wszystkim bardzo ciepłe morze czarne to by tutaj sugerowało że w, moment, w miesiącach takich kwiecień, maj gdy pierwsze burze będą nad Polską gdy napłynęłoby do nas takie bardzo ciepłe powietrze czarnomorskie to byśmy mieli całkiem konkretne burze, no ale no zobaczymy jak będzie, natomiast widzimy również, że Atlantyk w kolejnych miesiącach również ma anomalię dodatnią jest całkiem ciepły, więc te niże, no i ta cyrkulacja zachodnia nie poprawia nam tutaj tej całej sytuacji, wiecie, pogodowej. Moi drodzy, to na tą chwilę jest wszystko, co wa, dla Was przygotowałem. Widzimy się dziś o godzinie 19 na kolejnym live. Te live są o 19 codziennie, tam prognoza na noc i kolejny dzień. Dziękuję za to, że byliście z nami. Jeżeli Wam się podobają te materiały, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Możecie zostać patronem tego kanału na stronie Patronite, bądź wesprzeć jednorazowo na stronie... Tipli. Ja życzę Wam dobrego wieczoru i do dziewiętnastej.